Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje zawarte w niniejszym filmie są chronione prawami autorskimi i należą do Federacji Stowarzyszeń Amazonki lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji. Prezentowany materiał filmowy został stworzony wyłącznie do celów edukacyjnych dla osób leczonych z powodu raka piersi oraz wszystkich innych zainteresowanych niniejszą kwestią osób i może być użytkowany bezpłatnie w celach niekomercyjnych na ogólnie przyjętych zasadach dotyczących praw autorskich. Zabrania się użytkowania niniejszego materiału filmowego w celach innych niż edukacyjne lub profilaktyki zdrowotnej. W szczególności zabrania się wykorzystywania go w całości lub jego fragmentów do celów komercyjnych i czerpania z niego korzyści majątkowych. Materiał filmowy stanowi zwartą całość i jest ogólnie i bezpłatnie dostępny do odtworzenia w zaprezentowanej formie. Zabrania się jego kopiowania, modyfikacji lub wykorzystywania fragmentów filmu bez zgody Federacji Stowarzyszeń Amazonki, która jest właścicielem praw autorskich do tego filmu. Zgoda taka musi zostać wyrażona w formie pisemnej. Federacja Stowarzyszeń Amazonki. Film został zrealizowany przez Federację Stowarzyszeń Amazonki przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą Wydawnictwa dla Amazonek. Szanowni Państwo, to spotkanie będzie poświęcone rehabilitacji neuropsychologicznej, czyli po filmach dotyczących omówienia procesów poznawczych, omówienia zjawiska chemobrain, omówienia starzenia się i wskazania, kiedy można skorzystać z diagnozy neuropsychologicznej i na czym ona polega, przejdziemy do tej części praktycznej, czyli poćwiczymy nasz mózg. Jak Państwu wspomniałam we wcześniejszych nagraniach, to ćwiczenie poszczególnych funkcji poznawczych, czyli rehabilitacja neuropsychologiczna, ma charakter zindywidualizowany i jest to taki bardzo specjalistyczny program ćwiczeń, które mają na celu pomoc w zakresie objawów zaburzeń poznawczych i emocjonalnych, które powstały na skutek dysfunkcji pracy mózgu. Co ma to Państwu dać? Ma nie być to tak dotkliwe, kiedy są problemy z pamięcią, uwagą czy innymi funkcjami poznawczymi i przełożyć się na Państwa lepsze codzienne funkcjonowanie w różnych wymiarach życia. Jest to, myślę, szczególnie ważne też dla osób po leczeniu onkologicznym, które na skutek tego leczenia doświadczyły dysfunkcji poznawczych, które się utrzymują. I teraz w sytuacji, kiedy przywracają się do różnych ról zawodowych, życiowych, te problemy bardzo przeszkadzają. I ten trening ma za zadanie to, żebyście Państwo lepiej funkcjonowali w przestrzeni życia rodzinnego, w przestrzeni zawodowej, zwłaszcza jeśli jest wyzwanie w tych obszarach związane z ułożeniem sobie tego, co choroba zakłóciła. Jakie są metody rehabilitacji funkcji poznawczych? Otóż możemy korzystać z gotowych ćwiczeń, które w różnych miejscach możecie Państwo odnaleźć. Myślę, że internet jest pełen takich bardzo trafnych ćwiczeń, z których można korzystać i szkolić swój umysł. Natomiast na takiej terapii w oparciu o rehabilitację neuropsychologiczną osoba prowadząca ją będzie dostosowywała do Państwa specyfiki i trudności ćwiczenia. Czyli będą to jej autorskie ćwiczenia, które Państwu zaproponuje, ale tak jak dowiedzieliście się Państwo wcześniej, żeby to mogło się zadziać, to musi poprzedzić tą rehabilitację dokładna
diagnoza neuropsychologiczna i nie tylko sama diagnoza w oparciu o różne pytania dotyczące dysfunkcji poznawczych, ale także dokładny wywiad dotyczący różnych obszarów, jak i obserwacja Państwa w trakcie spotkania. Tu zachęcam do wcześniejszego tematu, gdzie staram się Państwu to dokładnie wyjaśnić. Ten trening poznawczy to także udział w różnych takich spotkaniach towarzyskich z wykorzystaniem różnych gier planszowych, czy gier logicznych, czy nawet układanie puzli, czyli wydawałoby się coś niepozornego, kiedy to oglądamy, kiedy na to patrzymy, czyli takie spotkanie, gdzie urozmaiciliśmy sobie czas puzzlami, grą planszową, ma ogromny wpływ na nasz umysł i dobrze stymuluje pracę naszego umysłu. Jest szereg różnych gier, które bardzo fajnie się sprawdzają. A tutaj jedną z takich gier, które wykorzystywaliśmy w naszym stowarzyszeniu w trakcie treningów pamięci, była gra Tabu. Bardzo dobrze wpływa na rehabilitację funkcji językowych, funkcji pamięciowych, ale też i funkcji uwagowych, więc zachęcam Państwa do popatrzenia, co macie Państwo dostępnego, bo wiele z tych rzeczy będzie Państwu pomagało, tylko kwestia jest sięgnięcia po nie. To myślę, że też jest wspaniały czas z wnukami, z dziećmi, kiedy właśnie możemy w te różne gry planszowe, gry logiczne, jak na przykład Scrabble, pograć wspólnie. Poza takimi grami, o których sobie powiedzieliśmy, są też konkretne programy komputerowe do rehabilitacji funkcji poznawczych. Taki program, z którego Państwo możecie korzystać, ale to już w ramach udziału w treningach funkcji poznawczych przy udziale neuropsychologa, to program Rehacom, Neuroforma, AFA System. Inny trening komputerowy mózgu, o którym usłyszeliście Państwo przy wykładzie dotyczącym ChemoBrain, to neurofeedback, czyli biofeedback EEG. Jest to trening, który w badaniach osiąga skuteczność w zakresie rehabilitacji procesów poznawczych w domenie pamięci, uwagi, ale nie tylko, bo także dobrze wpływa na nastrój, szczególnie na obniżenie nastroju i zaburzenia lękowe. Również dobrze wpływa na sen, a także męczliwość. Więc zachęcam do przyjrzenia się także tej formie. Niestety nie jest ona dostępna w ramach takich ćwiczeń neuropsychologicznych w ramach NFZ-u, czyli jest to forma odpłatna, ale myślę, że bardzo obiecująca i może jest to przyszłość, że będzie ona bardziej dostępna i będziemy mogli obserwować jeszcze większe jej efekty i korzyści stosowania. Co więcej, to co już zostało wspomniane przy okazji tematu związanego ze starzeniem się mózgu, bardzo pomocne jest to, żeby regularnie stosować trening fizyczny. A okazuje się, że taki trening fizyczny również bardzo dobrze stymuluje aktywność obszarów mózgu związanych z różnymi obszarami funkcji poznawczych i doprowadza do poprawy funkcjonowania poznawczego i takiego po prostu lepszego samopoczucia. A teraz przechodząc już do konkretnie treningu, to zachęcam Państwa, żebyście Państwo teraz razem ze mną przeszli przez takie ćwiczenia
I na początku chciałam Państwu zaproponować zadanie, w którym macie Państwo zapamiętać listę słów. Posłuchajcie, drodzy Państwo, jaka to lista i postarajcie się stworzyć z tych słów takie krótkie opowiadanie, aby to opowiadanie pomogło Państwu w zapamiętaniu tych słów, wszystkich słów z tej listy. Ważne jest, by to opowiadanie było spójne i jak najbardziej obrazowe. Często taki element humorystyczny w takich opowiadaniach pomaga potem Państwu w odtworzeniu tego opowiadania, zarazem wyciągnięcia z tego opowiadania słów, które były do zapamiętania. Czy nie usłyszycie Państwo listę słów? Tworzycie Państwo opowiadanie z udziałem wszystkich tych słów, które Państwu przeczytam trzykrotnie i staracie się, by to opowiadanie z listą słów zostało jak najlepiej zapamiętane. Mamy tak: poezja, kabaret, listonosz, konewka, pszenica, kalejdoskop, sprawiedliwość, pogoda, uśmiech. I jeszcze raz: poezja, kabaret, listonosz, konewka, pszenica, kalejdoskop, sprawiedliwość, pogoda, uśmiech. I ostatni raz: poezja, kabaret, listonosz, konewka, pszenica, kalejdoskop, sprawiedliwość, pogoda, uśmiech. To była lista do zapamiętania. Mam nadzieję, że udało się utworzyć takie krótkie opowiadanie zawierające tą listę. Zostawiamy i na razie przejdziemy do kolejnego zadania. Drodzy Państwo, teraz ćwiczenie będzie polegało na tym, byście Państwo zapamiętali pewną zasadę. Otóż jeśli usłyszycie słowo bat, to Państwa zadaniem jest klaśnięcie w dłonie. Jeżeli usłyszycie Państwo słowo list, to Państwo macie prawą ręką dwukrotnie dotknąć lewego ramienia. Jeżeli usłyszycie Państwo słowo nos, to macie Państwo zacisnąć w pięści obie dłoni. W ten sposób. Czyli na słowo bat Państwo macie klasnąć w dłonie. Na słowo lis macie Państwo dotknąć prawą ręką dwukrotnie lewego ramienia. Na słowo nos macie Państwo zacisnąć dłonie w pięści. Czyli słowo bat, słowo lis, słowo nos. Mam nadzieję, że udało się już opanować legendę przypisaną słowu. Teraz chciałabym, żebyście Państwo podążali za mną, za wyrazami, które będę odczytywała, ale nie powtarzając te wyrazy, tylko wykonując to polecenie, które kryje się za tym słowem. Czyli ja Państwu czytam wyrazy, a Państwo wykonujecie odpowiedni do tego słowa gest lub wydajecie odpowiedni dźwięk. Bat, nos, lis, nos, lis, nos, bat, lis, bat, nos, lis, nos, bat, lis, nos, nos, lis, bat, lis, bat. Teraz sobie trochę przyspieszymy. Mam nadzieję, że udało się Państwu
wykonywać odpowiednie gesty, wydawać dźwięki, które kryły się za tymi słowami. I ruszamy dalej. Lis, bat, lis, nos, bat, lis, nos, bat, lis, nos, bat, 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 nos, lis, nos, bat, lis, nos, bat. To zadanie, które trudno wykonać samemu, ale zawsze znajdzie się ktoś obok nas. Można robić to wymiennie. Raz jedna osoba czyta słowa, a druga wykonuje polecenie zgodnie z legendą. I jest zamiana, że ta, która wykonywała, czyta, a osoba, która wcześniej czytała, wykonuje zgodnie z legendą. A myślę, że to takie zadanie, które też wywołuje często na twarzy uśmiech, ponieważ zwłaszcza kiedy przyspieszamy czytanie tej listy słów, klaśnięcie, dotyk czy zaciśnięcie pięści może nam się mylić w związku z tempem, które mamy i szybkością przetwarzania tych informacji, tego polecenia. Państwo decydujecie sobie, w jakim tempie będziecie to czytać. Na początku nie nadawajcie takiego szybkiego tempa, żeby mogły utrwalić się te instrukcje, ale później jak najbardziej. Oczywiście to jest pewna propozycja. Państwo możecie wymyślać swoje różne gesty. Można na słowo bat dotknąć się prawą ręką za prawe ucho. Na słowo lis można dotknąć lewą ręką nosa. Na słowo nos można położyć ręce na głowie. Można tu wymyślać przeróżnie instrukcje. To jesteśmy przy kolejnym zadaniu. Chciałabym, żeby Państwo wyobrazili sobie taką sytuację, że Państwa wnuk, wnuczka wyjeżdża na obóz harcerski i zwraca się do Państwa o pomoc w przygotowaniu do tego wyjazdu. I proszę, byście Państwo teraz przygotowali taką listę rzeczy, która jest potrzebna do spakowania na taki dwutygodniowy wyjazd z harcerzami pod namiot, żebyście Państwo stworzyli taką listę na kartce, co jest potrzebne. Państwo sobie tą listę tworzycie. Ja powiem trochę o tym, w jakim celu to zadanie, otóż ma ono nam pomóc w zakresie naszej pamięci, służy wydobyciu różnych nazw, też sięgnięciu w Państwa wspomnienia, doświadczenia, bo pewnie niejedno z Państwa korzystało z takiej formy organizacji czasu i uczestniczyło w jakiejś formie takiego spotkania, na które trzeba się było przygotować, spotkania wakacyjnego, może właśnie także obozu harcerskiego. Pomyślcie Państwo, co jest potrzebne pod taki namiot. A można podzielić to sobie, co jest niezbędne, a z czym można się obyć, jeżeli tego zapomnimy. Lista powstaje. A możecie Państwo sobie ją dokończyć później. Chodzi o to, żeby uruchomić naszą pamięć przede wszystkim długoterminową. I przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. To zadanie myślę, że znajduje wielu chętnych i wielu odbiorców. Jest dość szybkie, ale wymagające. I już mówię Państwu, z czym będziemy się mierzyć. Otóż chciałabym, drodzy Państwo, żebyście mniej więcej w ciągu minuty wymienili teraz jak najwięcej przedmiotów z gumy. Nie zapisujecie, tylko wymieniacie.
I przejdziemy dalej. Teraz bym chciała, żebyście także mniej więcej w ciągu minuty wymienili jak najwięcej przedmiotów ze szkła. Mam nadzieję, że się udało. A teraz w ciągu tego samego czasu postarajcie się Państwo wymienić jak najwięcej nazw zaczynających się na literę R, ale małe R, czyli unikamy nazw własnych, jak imię, nazwiska, nazwy miast, miejscowości. Wszystkich z dużej litery unikamy. Małe R. Nazwy zaczynające się na małą literę R. I ostatnia kategoria ode mnie dla Państwa to wymienienie jak najwięcej imion i nazw polskich naukowców. Państwo wymieniacie. Ja pozwolę sobie Państwu tutaj skomentować, że kategorie możecie Państwo wymyślać dowolnie. Popatrzcie Państwo na tą kategorię związaną z literą. Tych liter mamy naprawdę dużo i w tej propozycji ćwiczenia możemy dać sobie wymienić jak najwięcej nazw na literę K, na literę Z, na literę W i tak dalej. Myślę, że samo wymyślanie też instrukcji jest ciekawe i stymulujące, ponieważ możemy ich naprawdę stworzyć bardzo dużo i myślę, że to jest ciekawa taka propozycja też na taki wspólny czas, że nie spędzamy tego czasu przed telewizorem, ale możemy zaproponować sobie różne inne formy aktywności. Zwłaszcza z wnukami, zwłaszcza z małymi dziećmi, którym nieraz organizujemy czas w ramach opieki, którą realizujemy wobec nich. A teraz, drodzy Państwo, zadanie, w którym chciałabym, byście przedstawili graficznie pojęcia bez użycia liter i cyfr. Te pojęcia to szara strefa. Czyli przedstawiacie Państwo to pojęcie graficznie przez formę jakiegoś rysunku, ale nie używacie liter i cyfr, czyli nie zapisujecie tego pojęcia tak jak je usłyszeliście, tylko niech jakiś symbol, jakaś grafika, obraz to pojęcie przedstawi. Kolejne to niemy krzyk. Kolejne, żyła złota. I kolejne, gruba ryba. I zezowate szczęście. Teraz, drodzy Państwo, schowajcie tą kartkę i na koniec naszego spotkania wyciągnijcie ją ponownie i na podstawie tych rysunków postarajcie się odgadnąć wszystkie te pojęcia, które zobrazowaliście. A my przechodzimy dalej. I teraz, drodzy Państwo, postarajcie się znaleźć 5 niestandardowych zastosowań przedmiotu garnek.
poza tym standardowym, czy służy do gotowania, do czego jeszcze można używać garnka? Bardzo jestem ciekawa Państwa listy. Domyślam się, że pewnie pojawił się bałwan i garnek służy jako czapka, ale na pewno Państwo znaleźliście wiele zaskakujących, pewnie w jakiś sposób też mogących nas rozbawić zastosowań tego słowa. To spróbujmy z innym słowem. Jakie jest niestandardowe zastosowanie przedmiotu butelka? Nie wiem, co jest u Państwa. Mi się przypomniało takie zastosowanie butelki jako zrywacza do owocu, które wykonywaliśmy w szkole podstawowej na zajęciach z techniki. Było to zdecydowanie nietypowe wykonanie butelki. Bardzo jestem ciekawa, co macie Państwo. I ostatni przedmiot. A jakie jest niestandardowe zastosowanie słowa łyżka, przedmiot łyżka? Lista się zapełnia, można ją sobie później kończyć, a ja pozwolę sobie Państwu opowiedzieć o kolejnym ćwiczeniu. To kolejne ćwiczenie to ćwiczenie z przysłowiami i powiedzeniami. Przysłów i powiedzeń jest w naszym języku bardzo wiele, więc tutaj bogactwo materiału jest ogromne. Mogą Państwo spróbować te, które Państwu podam, rozszyfrować. Chodzi o to, żeby wskazać, w jakich sytuacji one dotyczą, ale mogą Państwo zaproponować też swoje, czy poprosić kogoś z bliskich, żeby Państwu podał jakieś przysłowie, a Państwo wyjaśniacie, jakich sytuacji to przysłowie dotyczy. Otóż, komu w drogę, temu czas. Co to przysłowie nam mówi? Inne. Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one. Wyszło szydło z worka. Stara miłość nie rdzewieje. Baba z wozu koniom lżej. Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Jeżeli nie udało się Państwu określić sytuacji, jakich dotyczą przedstawione przeze mnie przysłowia, to nie zostawiajcie Państwo tego bez odpowiedzi. Zapytajcie swoich domowników, co oni rozumieją przez takie powiedzenie, przysłowie. I teraz chciałabym, żebyście Państwo spróbowali określić, które przysłowie odpowiada poniższym zdaniom. Czyli cały czas jesteśmy w tematyce przysłów. Posłuchajcie Państwo, będziemy mieć 3 przysłowia i dopasujcie do tego przysłowia zdanie. Będą 2 zdania, z których będziecie mogli wybrać. Bardzo się cieszę, że dostałem premię uznaniową. I do tego powiedzenia mamy: jestem w 7 niebie. Każdy medal ma 2 strony. Ja Państwu powtórzę, czyli mamy zdanie: bardzo się cieszę, że dostałem premię uznaniową. I wybierzcie, które przysłowie do tego pasuje. Jestem w 7 niebie, czy może każdy medal ma 2 strony? Kolejne zdanie. Wytrwale ćwiczyłem umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze. I mamy przysłowia, powiedzenia 2.
Proszę wybrać, które pasuje do tego zdania. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Trening czyni mistrza. I ostatnie zdanie, i do tego dwa przysłowia do wyboru. Wczoraj wstałem wcześnie, ale i tak spóźniłem się do pracy, bo opornie szło mi wyszykowanie się. I mamy. Punktualność jest grzecznością królów. I drugie. Wybierałem się jak sójka za morze. I kolejne zadanie. Mam nadzieję, że mają jeszcze Państwo siły, bo teraz zadanie jest wymagające. Otóż chciałabym, żebyście Państwo odmienili przez przypadki zwrot kwaśne winogrona. W pierwszej kolejności musimy przypomnieć sobie przypadki. Mam nadzieję, że się udało. Mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz. I przez te przypadki odmieniamy kwaśne winogrona. Nie wiem, czy Państwo znacie określenie kwaśne winogrona, co ono oznacza, do czego się odnosi. Zachęcam do odszukania znaczenia. Jest związane z pewnym zjawiskiem w psychologii. I kolejne zadanie, to zadanie, w którym chciałabym, żebyście Państwo wskazali po kilka czasowników, które wiążą się z takimi rzeczownikami jak las, książka, możecie Państwo je sobie zapisać, pieniądze, woda, sklep, telefon. I do tych czasowników proszę wskazać po kilka czasowników. Czyli las. Po lesie można na przykład spacerować, książkę można czytać, oglądać, słuchać, pieniądze liczyć, wodę nalewać, sklep zamykać, otwierać, telefon chować do kieszeni. Szukajcie Państwo czasowników. I zbliżając się do końca naszego treningu, chciałabym, żebyśmy przypomnieli sobie teraz stroje, które obowiązywały na różnych etapach Państwa życia. Żeby Państwo przypomnieli sobie, jakie mody obowiązywały. Czy coś z tej mody jest obecne aktualnie? Żebyście Państwo przypomnieli sobie dokładnie, jakie stroje były w czasach, kiedy Państwo chodziliście do szkoły, jak ubieraliście się na podwórko, jakie stroje obowiązywały Państwa w miejscu Państwa pracy, a jakie były na potańcówki, jakie może na inne uroczystości, jak komunia, ślub, imieniny, urodziny. Co Państwo nosiliście? Powspominajcie Państwo razem. Zapytajcie innych, którzy są obok Państwa. No i wrócimy sobie w ostatnim zadaniu, w ostatniej prośbie do Państwa z mojej strony. Do tej listy słów, którą mieliście Państwo zapamiętać, którą czytałam Państwu trzykrotnie, gdzie prosiłam, byście Państwo stworzyli też z tych słów opowiadanie, żeby lepiej zapamiętać te słowa. Więc najlepiej teraz, jeżeli było stworzone takie opowiadanie, byście Państwo
przypomnieli sobie to opowiadanie i z tego opowiadania wyciągnęli te słowa. Może pomogą pytania, a może utrudnią. Spróbujcie Państwo wskazać, ile było wyrazów na literę P. Czy na liście było słowo listonosz? Czy wśród wyrazów na K znalazło się słowo konewka? Bardzo jestem ciekawa Państwa listy, ile wyrazów udało się odtworzyć, żebyście Państwo mogli sobie zweryfikować z tą listą Państwu podawaną, to przeczytam Państwu ją jeszcze raz. Można sobie ją zanotować i sprawdzić z tym, ile udało się wyrazów odtworzyć. Poezja, kabaret, listonosz, konewka, pszenica, kalejdoskop, sprawiedliwość, pogoda, uśmiech. Drodzy Państwo, i tak nasz trening dobiegł końca. Bardzo Państwu dziękuję za zaangażowanie. Tak jak wspominałam w trakcie tej części, zachęcam, żeby takie różne formy ćwiczeń wykorzystywać w takich wspólnych spotkaniach, w trakcie czasu, który Państwo spędzacie z wnukami. Nieraz zastanawiamy się, co możemy im zaproponować. Myślę, że takie ćwiczenia będą zdecydowanie ciekawszą formą niż zabawa, gotową zabawką, a dla Państwa jest to trening Państwa umysłu i pomoc w trudnościach, które może się u Państwa ujawniają. Zachęcam Państwa, by w sytuacji trudności poznawczych, które mam nadzieję Państwu przybliżyłam, żebyście Państwo nie pozostawali z tym sami, ponieważ są możliwości, żeby w tym sobie pomóc, a przede wszystkim, żeby określić ten charakter problemu, który wystąpił. Poszukujcie Państwo do rozwiązań kontaktu z psychologiem, który Państwa poprowadzi poprzez wywiad, obserwację i ocenę psychologiczną i da wskazówki, co z tym należy zrobić. Ja dziękuję Państwu za spotkania. Zachęcam do oglądania materiałów. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Film został zrealizowany przez Federację Stowarzyszeń Amazonki przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą Wydawnictwa dla Amazonek.